1 marca weszły w życie przepisy ustawy o ograniczeniach w handlu w niedzielę, w święta i w inne dni. Ustawa budzi wiele emocji, dyskusji, bo oczywiście dotyka nie tylko rzeszy pracowników, ale i szerokiej grupy konsumentów, klientów, którzy będą musieli zmienić swoje nawyki zakupowe. Nowa regulacja wprowadza ograniczenie handlu i czynności związanych z handlem, w tym magazynowania i inwentaryzacji towarów w placówkach handlowych, w niedzielę, święta, także 24 grudnia i w Wielką Sobotę poprzedzającą Dzień Wielkiej Nocy. Regulacje ustawowe są wprowadzane etapami, stopniowo. W 2018 roku mamy w każdym miesiącu kalendarzowym dwa dni, kiedy handel w niedzielę jest dozwolony. Zakupy będziemy mogli robić w pierwszą i ostatnią niedzielę kalendarzowego miesiąca. W 2019 roku przewidziano jedynie jedną niedzielę handlową w miesiącu kalendarzowym, a tak naprawdę zakaz w pełni wejdzie od 2020 roku, kiedy to zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca, sierpnia, w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia i niedzielę poprzedzającą święta Wielkiej Nocy. Zakaz handlu, konsekwencją zakazu handlu jest również zakaz zatrudniania pracowników, powierzania pracownikom czynności związanych z handlem. Dotyczy to zarówno pracowników etatowych, pracowników tymczasowych, ale i także wszelkich osób zatrudnionych odpłatnie na umowach cywilnoprawnych. Już w pierwszą niedzielę marca, kiedy przepisy weszły w życie, ruszyli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy do kontroli przestrzegania przepisów ustawy. No wiemy, że grzywna, która może zostać nałożona w przypadku naruszenia przepisów ustawy, to jest kwota od 1000 nawet do 100 tysięcy złotych. Wielu przedsiębiorców patrzy uważnie na wyjątki przewidziane w ustawie. Wyjątki od zakazu handlu w niedzielę zostały wyliczone w 32 przypadkach co do zasady. Są to w szczególności placówki takie jak stacje benzynowe, apteki, cukiernie, lodziarnie, punkty gastronomiczne, ale także i sklepy internetowe i placówki, platformy internetowe. Problem w tym, i krytycy ustawy zwracają na to uwagę, że ustawa nie zdefiniowała pojęcia sklepu internetowego i także inne akty prawne nie definiują tego pojęcia. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, czym sklep internetowy w rozumieniu przepisów prawa jest. A proszę zwrócić uwagę na to, że wiele sklepów w dzisiejszych czasach działa w podwójnej formie, czyli w formie sklepu tradycyjnego, stacjonarnego i w formie sklepu internetowego. I o ile raczej nie budzi wątpliwości działalność sklepów internetowych w formie tak zwanej click and delivery, czyli kiedy klient kupuje towar przez internet dostarczany bezpośrednio mu do domu, to może być wiele sytuacji, kiedy już interpretacja przepisów ustawy w tym kontekście no nie będzie taka oczywista. Wiele sklepów internetowych na przykład działa w formule click and collect, co znaczy, że klient kupuje towar w internecie przez stronę sklepu internetowego, ale ma możliwość odbioru tego towaru bezpośrednio w sklepie czy w punkcie wyznaczonym do odbioru towaru zakupionego w internecie. Wydaje się, że zakaz handlu nie będzie dotyczył również takich przypadków. Potwierdza to wyjaśnienie Państwowej Inspekcji Pracy wydane wspólnie w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku marca, gdzie wyraźnie wskazano, że według Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa odbiór, działalność punktów, w którym możliwy jest odbiór towarów zakupionych w internecie, nie jest objęte zakazem handlu w niedzielę. Natomiast jako
nadużycie jako próbę obejścia przepisów ustawy w tych wyjaśnieniach Państwowej Inspekcji Pracy podano przykład tak zwanych showroomów, czyli miejsc, gdzie klient mógłby w realu, w sklepie tradycyjnym obejrzeć produkty prezentowane przez, oferowane przez dany sklep, a zakupu dokonać przez internet. Państwowa Inspekcja Pracy w swoich wyjaśnieniach uważa, że takie przypadki będą traktowane jako przypadki naruszenia przepisów prawa i są objęte zakazem. Na koniec warto też zwrócić uwagę na to, że te wyjaśnienia, na których się opieramy, nie mają charakteru prawnie wiążącego, to znaczy one mogą być traktowane jedynie jako pewna wskazówka, jak mogą myśleć, jak mogą oceniać sytuację inspektorzy prowadzący kontrolę, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, ale w żaden sposób nie chronią przedsiębiorcy, jeżeli te wytyczne w przyszłości ulegną zmianie, więc trzeba je traktować z ograniczonym zaufaniem.